Witajcie, tym razem w ramach testu Galaxy S21 zobaczymy, czy to nieco ulepszony Galaxy S20F w nowszym i droższym wydaniu, czy są to może dwa zupełnie różne modele. W temacie wykonania a także wyglądu Galaxy S21 oraz Galaxy s 20 FE okazały się podobne, ale jednak na żywo da się zauważyć pewne zmiany. Obudowa każdego modelu stanowi połączenie metalu tworzywa, a na froncie znajduje się szkło. Bardzo mi się spodobało, że obydwa telefony mają na tyle matowe, fajne w dotyku tworzywo, mające nawiązywać do szkła. W Galaxy S20F tego typu materiał to oczywista kwestia pozwalająca na uzyskanie niższej ceny, ale jednak w Galaxy S21 możemy to uznać jako rzecz, która nie do końca pasuje do urządzenia w tej cenie, natomiast ocena zależy od naszego punktu widzenia. Nie uważam tego za wadę, czujemy, że to tworzywo oczywiście, ale jakościowo doskonałe, a w razie upadku będzie bardziej wytrzymałe. Zobaczymy, że w Galaxy S21 wyspę na aparaty połączono z bokami urządzenia. To wygląda znakomicie, szczególnie w testowanym kolorze fioletowym, gdzie wyspa i ramka telefonu są złota, a całości dopełniają błyszczące okręgi wokół każdego obiektywu. Jestem zdania, że obudowa Galaxy S20F została w nieco lepszy sposób zagięta na tyle, na to oznacza, że tego smartfona możemy trzymać bardziej wygodnie, a zarazem bardziej pewnie, nawet mając na uwadze, że to większe i masywniejsze urządzenie. To oczywiście nie oznacza, że Galaxy S21 trzyma się niewygodnie, obudowa tutaj jest bardziej pudełkowata, ale też bardziej kompaktowa. Możemy zatem spokojnie nawigować po systemie przy pomocy jednej dłoni, nie ma z tym żadnego problemu. Naturalnie wyspy na aparaty wystają i telefony mogą się bujać na stole. Znakomicie dopasowane do reszty obudowy są klawisze w obu telefonach, do tego mają doskonały skok. Każdy testowany model ma na dole złącze USB-C, ale nie mają złącza jack. Są to za to urządzenia Dual SIM, z tym, że tylko Galaxy S20 FE pozwala na rozbudowanie pamięci. Dodam jeszcze, że w Galaxy S21 możemy skorzystać z usługi eSIM. Sprawia to, że nie musimy fizycznie posiadać karty SIM. Zmiany występują też na froncie. Galaxy S21 ma znacząco smuklejsze obramowanie ekranu. kamera do selfie w każdym przypadku została wkomponowana jako otwór w ekranie. Wcięcia rozmiarowo są takie same. Oba telefony wytrzymają spotkanie z do maksymalnie 1,5 metra do pół godziny. Przechodzimy do tematu dźwięku. Testowane telefony mają na pokładzie podwójne głośniki. Nasza muzyka zawsze jest czysta i szczegółowa, ale występuje takie wrażenie, że nieco bardziej czysty dźwięk zapewnia Galaxy S21. Bardzo mi się spodobało, że oba modele grają głośno i donośnie, zabrakło tylko lepszego podbicia basów. Co ważne, kiedy podłączymy słuchawki, to uzyskamy ponownie czysty, szczegółowy dźwięk. Do tego tym razem znakomite bassa całości dopełnia Dolby Atmos. Możemy też samodzielnie dopasować parametry dźwięku przy pomocy prostego korektora. Co do w ekranie Galaxy S21 znajduje się skaner ultradźwiękowy. Działa niesamowicie szybko i mega sprawnie. Zawsze za pierwszym podejściem dostajemy się do systemu. Z pewnością to dużo lepszy poziom, kiedy porównamy sobie działanie tej metody do Galaxy S20, a szczególnie do Galaxy S20FE. Wynika to z tego, że w Galaxy S20FE umieszczono skaner optyczny. Jego działanie często bywa losowe. Czasem działa zadowalająco, a czasem musimy wykonać dwie albo trzy próby skanowania, abyśmy dostali się do systemu. Oczywiście rozpoznawanie twarzy bazuje na kamerce do selfie, działa tak samo szybko, tak samo celnie w każdym testowanym modelu, nawet kiedy nasze otoczenie jest ciemniejsze. Dostajemy w Galaxy S21 Dynamica i 6,2 cala Full HD+. Barwy są takie delikatnie podbite, dosłownie malowane na szkle, z tym, że na pewno nie występuje wrażenie, że są zbyt podbite i to mi się spodobało. Wszelkie teksty i ikony są doskonale czytelne, dlatego jestem zdania, że QHD+, na tym rozmiarze ekranu, raczej nie jest potrzebne, a Full HD+, pozwala na uzyskanie dłuższego czasu pracy bez potrzeby ładowania. Mamy jeszcze wzorowe kąty widzenia, świetne prawdziwe czernie, znakomity kontrast, do tego najwyższa jasność może osiągać w piku nawet 1300 nitów. To oznacza, że w jasnym, słonecznym otoczeniu zobaczymy na tym ekranie wszystko. Galaxy S20 f dysponuje Super amoled to nieco większy ekran, 6,5 cala, ponownie Full HD+. Zobaczymy, że barwy, kąty widzenia, albo czernie są tak samo rewelacyjne. Wszelkie małe teksty, ikony są szczegółowe. Z tym, że najwyższa jasność nie będzie aż tak dobra. Osobiście uważam, że to i tak bardzo wysoki flagowy poziom, pozwalający na to, że ten ekran jest czytelny w jasnym otoczeniu. Natywnie temperatura barwowa okazała się nieco Cieplejsza w Galaxy S21, natomiast zawsze możemy to skorygować w ustawieniach. Co ważne, obydwa telefony mają wsparcie HDR10+. Testowane modele mają oczywiście wyższe odświeżanie osiągające 120 Hz, z tym, że nowy Galaxy S21 może samodzielnie regulować poziom odświeżania w zakresie od niespełna 50 do maksymalnie 120 Hz. Galaxy S20 f ma na stałe aktywne albo 120, albo 60 Hz, dlatego może się to przekładać na zwiększone zapotrzebowanie na energię. Bardzo mi się spodobało, że w Galaxy S21 nie czujemy, kiedy urządzenie steruje odświeżaniem. Cały czas występuje wrażenie, że system na stałe wymusza najwyższy poziom odświeżania. Na każdym ekranie animacje, przewijanie gry, filmy wyglądają bajecznie. Bateria w Galaxy S21 to 4000 mAh, w sumie tyle samo co w Galaxy S20, ale nowa generacja wykręca dużo lepszy czas pracy. Osiągamy spokojnie 6,5, a nawet 7,5 godziny pracy na ekranie, a to przekłada się na jeden wymagający dzień albo dwa dni bez potrzeby ładu co do ładowania, wiemy, że Samsung w zestawie nie dołącza ładowarki, aby zadbać o środowisko, natomiast w gruncie rzeczy zapewne chodzi o to, aby nieco zaoszczędzić. Większa bateria znajduje się w Galaxy S20F, wbudowano tutaj 4500 mAh. Uzyskamy 7 maksymalnie 8 godzin pracy na ekranie, zatem to są bardzo podobne wyniki do Galaxy S21. W zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 15 W. Dodam jeszcze, że oba telefony mają ładowanie indukcyjne, a także ładowanie zwrotne. Wydajnościowo czas na pojedynek nowy Exynos 2100 kontra flagowy Snap 865 z 2020 roku. Przyznam, że celowo do tego filmu wybrałem Galaxy S20 f 5G, z tego powodu, że Galaxy S21 to też urządzenie 5G. Mówię o tym dlatego, że tańsza wersja, czyli S20 f 4G ma na pokładzie słynnego Exynosa 990. Znamy go przykładowo z Galaxy S20 albo Galaxy S20 Ultra. Na pokładzie każdego testowanego modelu znajduje się bardzo szybka pamięć UFS 3.1, Mamy Bluetooth A5.0, a także NFC do płacenia. Galaxy S21 zapewnia 8 GB RAMu, natomiast Galaxy S20FE ma 6 GB RAMu. Możemy w tym telefonie rozbudować pamięć przy pomocy karty MicroSD. Samo działanie systemu w każdym przypadku oceniam na bardzo wysokim poziomie. Wszelkie operacje, zadania wykonywane są szybko i sprawnie, nie musimy dosłownie na cokolwiek czekać. Zagramy oczywiście na każdym urządzeniu w rozbudowane zaawansowane gry z najwyższymi detalami. Na pewno Exynos 2100 to dużo lepsza. Jednostka. Obudowa Galaxy S21 nie nagrzewa się aż tak bardzo. W takim codziennym użytkowaniu ani razu nie wyczułem wyższej temperatury, chyba że wykonujemy na telefonie bardziej obciążające zadanie, przykładowo zapisywanie wielu zdjęć, filmowanie 8K albo granie. Wtedy wyczujemy, że obudowa staje się tylko nieco cieplejsza, ale nawet nie uznaję tego za nagrzewanie się, to oznacza, że wady poprzednika zostały w tym roku naprawione. Zobaczymy, że wiele aplikacji włącza się szybciej na Galaxy S21, z tym, że są to ułamki sekundy. Uważam, że oba testowane modele działają ją znakomicie. Szczególnie w połączeniu z wyższym odświeżaniem ekranu, gdzie każda animacja wygląda bajecznie. Jestem zdania, że w aspekcie wydajności Galaxy S20 FE to cały czas doskonałe urządzenie. Co prawda w benchmarku AnTuTu uzyskuje nieco ponad 100 tysięcy gorszy wynik niż Galaxy S21, ale to nie będzie mocno widoczne. Dopiero wczytywanie gry, zapisywanie zdjęć albo filmu może pokazać, że nowszy Galaxy S21 będzie nieco szybszy. Dodam jeszcze, że Galaxy S20 f może być czasem cieplejsze na tyle podobnie jak Galaxy 21 ale występuje to jedynie przy większym obciążeniu telefonu. W Każdym testowanym Samsungu matryca bazowa to 12 megapikseli. To obiektywy mają jasność f1.8, do tego szybki autofokus dual pixel z wykrywaniem fazy, a także znakomita stabilizacja optyczna. Kolejny obiektyw zapewnia większe pole widzenia. W Galaxy S21 to 120 stopni, natomiast w Galaxy S20 FE to 123 stopnie. Te urządzenia mają też obiektywy telezoom i tutaj występują zmiany w specyfikacji. W Galaxy S21 telezoom to 64 MP. jego optyczne powiększenie rzeczywiście wynosi... 1 i 1 raza, natomiast trzykrotne powiększenie to zoom hybrydowy. W Galaxy S20F telezoom to 8 megapikseli, gwarantuje potrójne powiększenie optyczne. Oba te aparaty mają stabilizację optyczną. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia w jasnym otoczeniu to flagowy poziom, zarówno w Galaxy S21, a także S20F. Oba telefony zapewniają dobre szczegóły na zdjęciu, barwy są raczej stanowane, choć uważam, że są nieco podbite przez automatykę, z tym, że sprawia to, że nasze fotografie wyglądają bardzo ładnie. Oczywiście, kiedy wyłączymy wykrywanie scen, to uzyskamy jeszcze bardziej naturalne zdjęcia. Bardzo mi się spodobało, że dynamika zawsze stoi na wysokim poziomie, nie ma szansy, aby przykładowo niebo okazało się przepalone. Wszelkie jasne oraz ciemne elementy zdjęcia są wzorowo skorygowane i dopasowane do siebie. Możemy skorzystać w każdym testowanym modelu maksymalnie z powiększenia 30-krotnego, z tym, że jakościowo zadowalające fotografie uzyskamy najwyżej do 10-krotnego powiększenia. Powyżej detale porywające nie są. Sporym atutem jest funkcja Zoom Lock w Galaxy S21. ...pozwalająca zablokować położenie aparatu bez potrzeby używania statywu, tak aby wygodniej wykonywało się zdjęcia w ramach większego powiększenia. W nocy automatyka nie stara się na siłę sprawić, aby nasze zdjęcia były super jasne. Działanie trybu nocnego oceniam jako stonowane, choć w Galaxy S21 tego typu fotografie są nieco jaśniejsze. Zauważymy oczywiście pewny szum, ale finalnie oba telefony wykonują zdjęcia nocne, które z pewnością mogą się podobać. Co ważne, takie fotografie dużo szybciej zapisuje Galaxy S21 i na to zwracam Waszą uwagę. Selfie ponownie to wysoki poziom, są szczegółowe, do tego doskonała dynamika, tak samo dobre barwy i wzorowo działająca automatyka jak w aparacie bazowym. Mam takie wrażenie, że jeszcze lepsze detale i lepsze naturalne rozmycie tła zapewnia Galaxy S20 FE. Zapewne wynika to z tego, że kamerka do selfie w tym modelu to 32 megapiksele, a w Galaxy S21 to 10 megapikseli. Nagrywane filmy też oceniam pozytywnie, są stabilne, zadowalająco szczegółowe, możemy dokonywać wyboru obiektywów w czasie nagrywania. Na plus to, że aparaty do selfie pozwalają na filmowanie 4K. Galaxy S21 może jeszcze nagrywać filmy 8K, szczegóły są wtedy na mega wysokim poziomie, ale podejrzewam, że mało kto może wykorzystać potencjał tego typu nagrania. Telewizory 8K nie są raczej obecnie popularne. Przechodzimy do podsumowania. Nasuwa się wniosek, że Galaxy S21 bardzo przypomina Galaxy S20 FE. Oba urządzenia działają podobnie szybko, mają tak samo dobre wykonanie obudowy, wykonują znakomite zdjęcia i filmy. Natomiast Galaxy S21 ma oczywiście pewne przewagi, które mogą nas przekonać do tego telefonu. To chociażby nieco lepszy ekran Dynamic AMOLED, szybsze działanie skanera w ekranie, kompaktowy rozmiar, a także o niebo lepszy wygląd. Na pewno każdy testowany dzisiaj telefon jest warty naszej uwagi za Galaxy S20. 20F przemawia niższa cena. Ten telefon stanowi idealne połączenie kompromisów wobec tego, co dostajemy, czyli flagowca w dobrej cenie. Galaxy S21 oczywiście jest tak samo znakomity, z tym, że mam takie wrażenie, że chyba za bardzo nawiązuje do Galaxy S20FE. Możemy nawet uznać, że to Galaxy S20FE, gdzie pewne lepsze rozwiązania windują cenę wyżej i powodują, że to urządzenie możemy pozycjonować w segmencie premium. Dodam jeszcze, że wiele protek mówi o tym, że pojawi się Galaxy s 21 FE z tym, że prawdopodobnie podobnie nie dostanie flagowego Snap'a 888, na rzecz Snap'a 870, aby uzyskać niższą cenę. Poza tym oferować ponownie ekran z wyższym odświeżaniem 120 Hz, ale na razie nic więcej na temat tego telefonu nie wiemy. Dzięki za obejrzenie, czekam jak zawsze na Wasze komentarze, dajcie znać czy wolicie Galaxy S21, czy może Galaxy S20 FE. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli Wam się podobało. Zachęcam jeszcze do zostawienia suba, abyście pozostali na bieżąco z najnowszymi filmami na Morel TV, a tymczasem do zobaczenia!